Fragment z Ewangelii świętego Marka, 16 rozdział. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Dziś, w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, kierujemy nasz wzrok duchowy ku Jerozolimskiej Górze Oliwnej. Jesteśmy z uczniami, co widzą Pana unoszącego się w górę. Oni wiedzą, że mają iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Mają podjąć dzieło Mistrza. Pan tego pragnie. A w tym posłaniu mówi także do nas: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Potrzebujemy mocnej więzi z Jezusem, trwania na modlitwie, która sprowadzi na nas Jego moc, Jego światło i da radość w głoszeniu dobrej nowiny. Słuchajmy się w to, co mówi święty Augustyn. Spraw, Panie, abyśmy wstąpili do nieba razem z Tobą i mieli serce podniesione do Ciebie. Lecz spraw, abyśmy wstępując do nieba, nie pysznili się i nie przypisywali tego naszym własnym zasługom. Niechaj mamy serce w górze, przy Tobie. Mieć bowiem serce w górze, a nie przy Tobie, zwie się pychą. Serce zaś w górze, u Ciebie, Panie, zwie się ucieczką. Ty, co wstępujesz do nieba, stałeś się dla nas ucieczką. Nasz różaniec to trwanie z Maryją, Matką Jezusa, i wypraszanie nowych duchowych sił dla siebie nawzajem. Pan chce przychodzić do świata przez nas, chce być naszą ucieczką. Przez nasze świadectwo wiary, pogodę ducha, zaufanie w Jego moc i Jego prowadzenie możemy sprowadzać niebo na ziemię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.